W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym najświętszym sakramencie z nieba stawa tu w momencie, w tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Jesteśmy w czasie wielkanocnej radości. Chrystus zmartwychwstał, a po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Przed swoim wniebowstąpieniem powiedział do swoich uczniów: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wniebowstąpienie zatem nie eliminuje obecności Jezusa Chrystusa z życia Jego uczniów, z życia Kościoła, aż do skończenia świata. Tak nas zapewnił Pan nasz Jezus Chrystus: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ta obietnica wypełnia się najpełniej w najświętszym sakramencie, w którym, jak naucza nas Kościół Święty, Jezus Chrystus jest obecny vere realiter substancialiter, prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie. Papież Święty Pius X naucza w katechizmie, czym jest Przenajświętszy Sakrament. W Przenajświętszym Sakramencie przez cudowną przemianę całej substancji chleba w ciało Jezusa Chrystusa, a całej substancji wina w Jego najdroższą krew, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew, dusza i bóstwo tego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina jako nasz duchowy pokarm. Dlaczego wierzysz, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus? Wierzę, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus, gdyż On sam o tym powiedział, a ponadto Święty Kościół tego naucza. Czym jest hostia przed konsekracją? Hostia przed konsekracją jest chlebem. Czym jest hostia po konsekracji? Hostia po konsekracji jest prawdziwym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Co znajduje się w kielichu przed konsekracją? Przed konsekracją w kielichu znajduje się wino z dodatkiem kilku kropel wody. Co znajduje się w kielichu po konsekracji? Po konsekracji w kielichu znajduje się prawdziwa krew naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią wina. Kiedy dokonuje się przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa? Przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa dokonuje się w tym momencie, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji podczas mszy świętej. Czym jest konsekracja? Konsekracja jest odnowieniem przez kapłana cudu przemiany chleba i wina w uwielbione ciało i krew Jezusa Chrystusa, dokonanego przez Niego podczas ostatniej wieczerzy
za pomocą słów: to jest ciało moje, to jest krew moja. Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa? Kościół nazywa tę cudowną przemianę, która codziennie dokonuje się na ołtarzach, transubstancjacją, czyli przeistoczeniem. Kto udzielił tak wielkiej mocy słowom konsekracji? Tak wielkiej mocy słowom konsekracji udzielił nasz Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem Wszechmogącym. Czy należy oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi? Wszyscy powinni oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi, gdyż jest w nim obecny sam Jezus Chrystus. Prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament? Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament podczas ostatniej wieczerzy, którą spożywał ze swymi uczniami wieczorem przed swą męką. Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament? Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament z trzech głównych powodów: aby był ofiarą nowego przymierza, aby był pokarmem dla naszych dusz oraz aby był wieczną pamiątką Jego męki i śmierci oraz cennym zadatkiem Jego miłości do nas i zadatkiem życia wiecznego. Czy Przenajświętszy Sakrament jest tylko sakramentem? Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów. Czym jest msza święta? Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi między ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową? Pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiaruje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Drodzy wierni, drodzy rodzice, drodzy chłopcy, którzy dzisiaj przystąpicie do pierwszej komunii świętej, niech te elementarne przypomnienia katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie pomogą nam dzisiaj z wielką gorliwością i owocnie przeżyć dzisiejszą mszę świętą i nasze spotkanie z Panem Jezusem w komunii świętej. Msza święta i komunia święta, Najświętszy Sakrament,
jest wyrazem wielkiej miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa do nas, ludzi. Pan Jezus chce przebywać z nami. Pan Jezus chce przebywać w naszych sercach. Pan Jezus chce, aby w naszej duszy nie było miejsca dla grzechu, lecz dla łaski Bożej, dla Boga. Pan Jezus chce nas ustrzec od piekła i doprowadzić nas do nieba. Po to ustanowił sakrament pokuty i po to ustanowił najświętszy sakrament. Tak mówi Pan Jezus: Jam jest chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki. A chlebem, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. Przypomnijmy szlachetnie wzniosłe słowa antyfony świętego Tomasza z Akwinu, odnoszące się do przyjmowania Komunii Świętej. O sacrum convivium in quo Christus sumitur recolitur memoria passionis eius mens impletur gratia et future glorie nobis pignus datur. O święta uczto, na której pożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Drodzy wierni, Kościół katolicki niezmiennie przez wieki nauczał, że tę najświętszą i wzniosłą tajemnicę ofiary mszy świętej, najświętszej Eucharystii, należy otaczać najwyższą czcią. I Kościół katolicki niezmiennie przez wieki tak czynił, tę najświętszą i wzniosłą tajemnicę ofiary mszy świętej, najświętszej Eucharystii, otaczał najwyższą czcią. W dekrecie o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy świętej, Sobór Trydencki naucza, z jak wielką troską powinno się sprawować najświętszą ofiarę mszy, z wszelką czcią religijną i uszanowaniem, można najłatwiej stwierdzić, gdy się pomyśli, że w Piśmie Świętym ten, kto niedbale sprawuje dzieło Boże, zwany jest przeklętym. Skoro więc koniecznie stwierdzamy, że żadne inne dzieło nie może być uznane przez wiernych chrześcijan za bardziej święte i Boże, jak ta budząca lęk tajemnica, w której owa ożywiająca hostia, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem, jest codziennie ofiarowywana przez kapłanów na ołtarzu, to ponadto jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Aby zatem dobrze brać udział we mszy świętej, trzeba po pierwsze zwrócić uwagę na to,
co się rzeczywiście sprawuje na ołtarzu. Ojciec Galigula Grange pisze: msza święta jest substancjalną kontynuacją ofiary krzyżowej na ołtarzu. Aby dobrze brać udział we mszy świętej, należy mieć katolicką wiarę i czyste serce. Być w stanie łaski uświęcającej. Drodzy chłopcy, przygotowaliście się przez spowiedź do przyjęcia Komunii Świętej dzisiaj czystym sercem, do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. I tak czyńcie zawsze. Przystępujcie do Komunii Świętej z sercem czystym, wolnym od grzechu. Drodzy wierni, nie trzeba się przesadnie troskać o to, co mamy na mszy świętej robić. Pomyślmy z pokorą, że jesteśmy z Matką Bożą, ze świętym Janem Apostołem i niewiastami pod krzyżem na Golgocie. Nie chodzi o to, by dużo myśleć. Chodzi o to, by bardzo kochać. Aby dobrze brać udział we mszy świętej, należy zachować się w Kościele stosownie, w skupieniu, godnie, z szacunkiem wobec boskich tajemnic sprawowanych na ołtarzu pańskim. Ksiądz Felix Kozel tak pisał o zachowaniu się na mszy świętej. Ponieważ msza święta jest ze wszystkich czynności najpoważniejszą i najświętszą, więc jasno już z tego samego wynika, że wszyscy są obowiązani podczas niej zachować się z jak największą pobożnością, z jak największym uszanowaniem, skromnością, powagą, zebraniem i skupieniem ducha, a zwłaszcza w milczeniu, i to tym bardziej, jeśli chcą ze mszy świętej korzyść odnieść. Drodzy wierni, jesteśmy świadkami wydarzeń, które mają swoją doniosłą wymowę wobec Boga i Kościoła i wobec naszych katolickich dusz. Oto po kilkudziesięciu latach wygnania katolickiej mszy świętej powraca w różnych miejscach na świecie ryt doskonały, ryt rzymski, nieskazitelny, miły Bogu, katolicki akt kultu, Chrystusowa ofiara, którą przez wieki składali katoliccy duchowni, papieże, biskupi i kapłani na całym świecie. I która była największym skarbem polskiej ziemi przez 10 wieków. Godne to i sprawiedliwe przywracać katolicki kult, mszę świętą w rycie rzymskim. Skarb mszy świętej sprawowany w czcigodnym rycie rzymskim. W dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza: nasz Zbawiciel, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił ten sakrament, w którym niejako wylał bogactwo swej Bożej miłości do ludzi, czyniąc pamiątkę dla swych cudów. I przez jego spożywanie
polecił nam czcić Jego pamięć i głosić Jego śmierć, dopóki nie przyjdzie sądzić świat. Chciał, aby ten sakrament przyjmowany był jako duchowy pokarm dla dusz, którym mają się karmić i umacniać, żyjąc życiem tego, który powiedział: kto mnie pożywa, ten żyć będzie przeze mnie. Oraz jako środek leczniczy, uwalniający nas od wykroczeń powszednich i chroniący przed grzechami śmiertelnymi. Chciał ponadto, aby ten sakrament był zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości i dlatego symbolem tego jedynego ciała, którego On sam jest głową, a z którym chciał nas połączyć tak bardzo mocnymi więzami wiary, nadziei i miłości, aby wszyscy byli jednomyślni i aby nie było u nas rozłamów. Drodzy rodzice, podziękujcie Panu Bogu za tę wielką łaskę, że w aktualnych czasach zamętu powszechnego znaleźliście właściwy adres, miejsce, gdzie sprawowany jest katolicki, miły niebu, kult, msza święta w rycie rzymskim. Trwajcie wiernie przy tej mszy świętej razem z waszymi dziećmi. Trwajcie wiernie przy tej mszy świętej wyłącznie, dożywotnio, nieodwołalnie. W ten sposób okażecie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi waszą miłość, odpowiadając na Jego nieskończoną miłość okazaną nam, zwłaszcza przez Jego śmierć na krzyżu. Pięknie pisał święty Franciszek Salezy: wszelka miłość, która nie bierze początku z męki Zbawiciela, jest błaha i niebezpieczna. Śmierć Jezusa, najwyższy wyraz Jego do nas miłości, jest najsilniejszym motywem, który nas skłania do miłowania Go. Przypomnieliśmy sobie niedawno świetlaną postać papieża świętego Piusa X, który hojnie udostępnił bezcenny skarb Najświętszego Sakramentu dzieciom dekretem o wczesnej komunii świętej Quam Singulari z dnia 7 sierpnia 1910 roku. I przypomnieliśmy sobie niedawno słowa świętego Jana Bosko, który pisał: należy unikać jak zarazy zapatrywania tych, którzy by chcieli pierwszą komunię świętą odłożyć do wieku późnego, kiedy to szatan najczęściej zawładnął już sercem chłopca z nieobliczalną szkodą dla jego niewinności. Według praktyki Kościoła pierwotnego dawano dzieciom do spożycia hostie konsekrowane, pozostałe po komunii świętej wielkanocnej. Z tego łatwo poznać, jak bardzo Kościół pragnie dopuszczać dzieci do komunii świętej. Kiedy dziecko umie odróżnić chleb eucharystyczny od chleba i wykazuje dostateczne przygotowanie, nie trzeba już zważać na wiek, lecz pozwolić niebieskiemu królowi zawładnąć
tą niewinną duszą. Dobrze czynią rodzice, którzy swoje dzieci przygotowują i posyłają wcześnie do pierwszej Komunii Świętej. Drodzy chłopcy, dzisiaj i za każdym razem, kiedy będziecie przystępować do Komunii Świętej, przyjmujcie Pana Jezusa z wielką miłością. I zawsze po Komunii Świętej serdecznie się pomódlcie. Kiedy Pan Jezus będzie w waszym sercu, podziękujcie Zbawicielowi za Jego przyjście, uwielbiajcie Go, przepraszajcie za swoje grzechy i proście o wszelkie potrzebne łaski, abyście z pomocą Pana Jezusa mogli prowadzić dobre, święte życie. Grzechu zdecydowanie unikać, a czynić to, co dobre, czynić dobro, wytrwać w dobrym. Bierzemy udział we mszy świętej. Jest to tak zwana missa lecta, msza czytana, bez śpiewu. Mamy więc doskonałą sposobność, aby w ciszy, bez pośpiechu, w dłuższej modlitwie osobistej po Komunii Świętej godnie przywitać i uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zawitał do naszej duszy. I jeszcze dobre postanowienia. Święty Dominik Savio z okazji swojej pierwszej Komunii Świętej podjął 4 postanowienia. Będę się często spowiadał i przyjmował Komunię Świętą. Będę dni święte święcił. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Raczej umrzeć niż zgrzeszyć. I wy, drodzy chłopcy, uczyńcie sobie dzisiaj dobre postanowienia i bądźcie im wierni. A przede wszystkim przystępujcie do dobrej spowiedzi co miesiąc. Przystępujcie do Komunii Świętej jak najczęściej z sercem czystym, wolnym od grzechu. Starajcie się unikać grzechu i wytrwać w dobrym. I módlcie się codziennie gorliwie do Matki Bożej i do świętego Józefa. Drodzy wierni, niech dla nas wszystkich ta dzisiejsza okoliczność pierwszej Komunii Świętej będzie sposobnością odnowienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Niech dla nas wszystkich ta dzisiejsza okoliczność pierwszej Komunii Świętej będzie sposobnością odnowienia naszej miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niech dla nas wszystkich ta dzisiejsza okoliczność pierwszej Komunii Świętej będzie sposobnością odnowienia bądź podjęcia decyzji, związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, z mszą świętą w rycie rzymskim, w której Pan nasz Jezus Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, jest w najwyższym stopniu uszanowany i uczczony. Chwała i dziękczynienie
bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.